Dzień dobry, Joanna Maraszek. Zapraszam na szczeciński magazyn aktualności kulturalnych. Pogodę ducha nuci chyba każdy z nas, ale najczęściej można ją usłyszeć w wykonaniu Hanny Banaszak. Zapraszam na rozmowę z artystką. Hanna Banaszak to artystka, która swoją karierę zaczęła w latach 70. Od początku swojej drogi artystycznej budziła zainteresowanie największych twórców: Jerzego Wasowskiego, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Trzaskowskiego, Jonasza Kofty i Jeremiego Przybory. Wciąż współpracuje z wieloma czołowymi twórcami, jak Jerzy Sanatowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zbigniew Preissner, Józef Baran. Przez wiele lat związana była ze Szczecinem, teraz chętnie tu wraca, by koncertować. Pani tutaj przez jakiś czas mieszkała, czy lubi Pani tutaj wracać? Ma Pani tutaj swoje ulubione miejsca? Oczywiście. Przyjechałam tutaj wczoraj. Miałam spotkanie w Empiku z tak zwanymi fanami moimi wczoraj i w związku z tym całe dzisiejsze przedpołudnie poświęciłam na to, żeby sobie pochodzić po starych kątach i z przyjemnością wracam do Szczecina. To jest po pierwsze piękne miasto, po drugie naprawdę nie kokietowałam mojej publiczności dzisiaj, mówiąc, że ta publiczność jest szczególna, bo rzeczywiście tutaj jest szczególna publiczność. Nie wiem, na czym to polega, bo przecież jeżdżę i występuję w całej Polsce. Nie wiem, na czym to polega, że to właśnie tutaj są tacy bardzo serdeczni ludzie, tacy bym powiedziała nadserdeczni nawet. Może z tego, że tutaj jest mnóstwo ludności napływowej ze wschodu. To są właśnie otwarci, serdeczni ludzie. A poza tym położenie Szczecin ma takie troszeczkę jakby na końcu świata, na końcu Polski, prawda? Może to jest taki rodzaj zapotrzebowania na to, żeby jak najwięcej artystów tutaj przyjeżdżało do Was. Czy duży wpływ na to, w jaki sposób Pani działa, miał Jonasz Kofta? Ogromny, tak. Jonasz Kofta, Jonasza poznałam bardzo wcześnie, jak już zaczynałam śpiewać, ale przez szereg lat nie mieliśmy artystycznego kontaktu. Tak gdzieś się mijaliśmy na różnych festiwalach, ale nic dla mnie wtedy nie tworzył. I po latach, kiedy chciałam przeobrazić siebie i zacząć śpiewać dojrzalsze teksty, niż wcześniej mi pisywano, to właśnie Jonasz to wykonał dla mnie i tak powstała samba Przed rozstaniem i po karnawale i samba w południe i wiele, wiele innych jeszcze tekstów, które mi napisał. Także był bardzo znaczącą, ważną postacią w moim życiu, ponieważ przyczynił się do mojego przełomu. Pani śpiewa o tym, że ważna jest pogoda ducha, a czy Pani tą pogodę ducha zawsze ma? Nie zawsze, ponieważ jestem tylko człowiekiem. Nie, staram się raczej patrzeć z dystansem na wszystko, co mnie otacza, akceptować rzeczywistość, jaka by ona nie była, starać się jakoś w niej znaleźć swoje miejsce i mniej narzekać. I bardziej akceptować wszystko. Serdecznie pozdrawiam widzów Smaku. Dziękuję za uwagę i zapraszam już w przyszłym tygodniu, a Państwu życzę kulturalnego weekendu.